Cześć moi drodzy. Nie wiem czy wiecie, ale kilka rzeczy dość istotnych się wydarzyło i musimy o tym porozmawiać. A więc no, w tej chwili na liczniku mamy 302 861 tysięcy, co oznacza, że przekroczyliśmy aż 3 razy najwyższy próg, który planowaliśmy przekroczyć, czyli 100 tysięcy złotych. Miała być nagroda specjalna, ale stówę przekroczyliśmy tak szybko, że nie wiadomo było, jak wam dać znać. Potem 200, a teraz 300. Także no nie jest tak, jak się spodziewaliśmy i nie powinno tak być. Nie powinno tak być, że ludzie ewidentnie się angażują coś tak ważnego, jak mówienie innym, żeby nie hejtowali. Także no, 100 koła trzykrotnie zrealizowaliśmy. Tym super bonusem miała być zbroja, robot, taki wypasiony, który będzie chodził po mieście. No, on się robi. Dodatkowo dorzuciłem do tego show w Kaliszu w przyszłym roku. A więc ci z was, którzy tam wsparli nas na 9-25 zł, z racji kwoty, no, mogliby nie móc przyjechać do Kalisza na dwudniowe show, hotel, nocleg, jedzenie. A więc oni dostaną ode mnie w prezencie transmisję pełną o wartości kilku stów. Później wszyscy ci, którzy wpłacili między 49 a 197, możesz oczywiście dopłacić, jeżeli chcesz, bo te pierwsze progi były dla ciebie testowe, dostają bilet na ten dwudniowy event w sektorze premium. Później między 500 a 1500 sektor VIP i tak dalej. Dodatkowo no, te 300 tysięcy spowodowały, że no, pobiliśmy rekord. Rekord polskiego crowdfundingu. Także jest to największa akcja. Najwięcej się udało w Polsce zebrać na coś tak ważnego. No, no i to byłoby tyle, nie? Takiej aktualizacji. Czujecie to? Rekord polskiego crowdfundingu. Rekord. 300 koła w tej chwili mamy. Jeżeli uda nam się dojść do 500, to stworzymy specjalny Hatebuster car. To jest szok. Właśnie po to jest ta akcja, żebyśmy potrafili się cieszyć życiem, żebyśmy potrafili skupiać się na pozytywnych newsach, a nie być zwykli. Zwykli, szarzy, co ja nazywam osobiście zdołowani, smutni. Słuchajcie, trzykrotne przekroczenie nagrody specjalnej, 100 koła, sprawiło, że nie tylko przygotowujemy zbroję wielkiego robota, ale szykujemy coś ekstra, sprawdzimy, ponieważ tu jest bardzo dużo firm pośredniczących, ale zrobimy event w Kaliszu na 2-3 tysiące osób. Wynajęcie takiej hali arena to jest około 100 tysięcy dziennie. Taki event to jest 2-3 dni, a więc zablokujemy w zbiórce tą część kasy, zarezerwujemy ją na event. Wszyscy macie do tego eventu dostęp. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli pierwszy, drugi próg był dla ciebie testem, bo sprawdzaliście, czy ta akcja ma sens, to możecie spokojnie dopłacić i wtedy o 49 zł nie tylko dostaniecie moją książkę, nie tylko dostaniecie masę materiałów, które są obiecane w nagrodach, ale i bilet na event. 2 dni show. Spędzimy zajebiste 2 dni. Dostaniesz znać 2016. Sprawdzamy teraz grafiki, kiedy to jest możliwe. Moi drodzy, ta akcja przechodzi na najśmielsze pojęcie. Najśmielsze. Dziękuję wam bardzo, że nam zaufaliście. To pokazuje, że ewidentnie jest sens robić coś razem z ludźmi. Można mieć swój pomysł, można nawet za niego zapłacić, ale w chwili, kiedy jest nas więcej, ewidentnie dociśniemy to mocniej. Za moment damy wam znać, które pierwsze miasto wybieramy. Czekamy na wasze propozycje. Dawajcie znać swoim znajomym, ponieważ w chwili, kiedy ewidentnie wejdą na podstawowe progi, mogą już oglądać dwudniowy event z domu w bamboszach, a ci, którzy wejdą na kilkadziesiąt złotych, mogą przyjechać do Kalisza. Pozdrawiam serdecznie, Michał Wawrzyniak. No, także to by było tyle. No. Aby ktoś chciał, to niech tam coś jeszcze dorzuci, ale nie ma potrzeby, bo ta akcja w ogóle nie jest ważna. Nie?